Cześć, ja jestem Marlos, a to jest filmik z instrukcją instalacji naszej paczki, serwero, naszej paczki Oxy na serwerze oxron.pl. Jeżeli to oglądacie, to pewnie jesteście z filmu reklamy albo już czekacie na ten serwer i po prostu nie możecie się doczekać, aż ta paczka będzie udostępniona, więc tak. Jak zainstalować tą paczkę? Potrzebujecie technik launchera. Ja tam robiłem już filmik z jak zainstalować tą paczkę. Tutaj pewnie będzie gdzieś adnotacja do tego filmu, ale ja tam pokazywałem na przykładzie Hexita, więc postaram się Wam teraz szybko wytłumaczyć jeszcze raz, żeby pobrać technik launchera. Macie premium i no premium. Serwer jest tak samo: jest na premium i no premium. No premium też możecie wejść. Ja Wam pok też pokażę na przykładzie no premium, bo jak już mówiłem. Nie mam po prostu premki, ale w opisie znajdziecie dwa linki. No i tak, wchodzicie sobie, już tu mam oksylon.pl tą paczkę naszą. ale wy wchodzicie sobie w tego linka z opisu, czyli ja wejdę na No Premium. Scrollujecie sobie tutaj niżej i wybieracie sobie tutaj na Windowsa. Kurczę, zaznaczyło mi się. I wybieracie czy 64 czy 32 bit, no 64 to klikacie. Eee, tutaj jest do lata. No, lat, no po prostu powiesz. Czekajcie tutaj to 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, eee, klik. No i wam się pobiera, to już można z tego powychodzić. Eee, to sobie możecie dać na pulpit. Szybko się pobiera, naprawdę. I otwieracie. Na drugim monitorze. I otwieracie. I to macie ten cały instalator, który ja mam tutaj, więc nie będę go przenosił. No i teraz tak, ja na przykładzie na premium wam pokażę, czyli klikacie dwa razy. Wyskoczy wam uruchom. Na premium wyskoczy tak samo, wszystko to samo się będzie ładowało. Tylko Wy będziecie mieli. O Boże, wyloguj, wy tutaj na premium Będziecie mieli login i hasło, czy tam nazwa i hasło, nie wiem jak to premki mają. A no opremium tylko nazwa, czyli marlostv. To w e, poprzednim filmie poprzednim, nie takim poprzednim, ale pytałem się upload skin, na jakiej zasadzie to działa. Pisaliście, że działają te skiny, więc ja jeszcze tego nie sprawdzałem, ale w komentarzu dostałem, że działają. Wystarczy tylko uzupełnić, e, podać tego skina, no i e, powinno wszystko działać, że ludzie będą widzieć tego skina. Czy to prawda? Nie wiem, sprawdzę. Mogę wam w opisie napisać, czy to prawda, czy nie, bo teraz e, nie sprawdzę tego. Klikacie dalej, zaloguj. No zapamiętaj konto, jeżeli nie chcecie tego cały czas wpisywać. Eee, I co? Tutaj, gdy dacie paczki modów, nie będziecie mieli tej paczki, no bo technik Launcher udostępnia tylko te swoje cztery. Tutaj macie dodaj paczkę lub szukaj. I wpisujecie O, X, I. Nic nie musicie Enter klikać. Już wam wyskakuje, że Oxy. Oficjalna paczka oksylona, zapraszam na TeamSpeak i tak dalej, i tak dalej. Co teraz? Na dole macie zainstaluj, klikacie zainstaluj i Wam się instaluje. Jeżeli Wam się to długo będzie instalowało, nie przerażajcie się tym. Ja teraz mam strasznie słaby internet i mi się to. Może nie aż tak długo mi się teraz to instaluje, ale pierwszy raz jak miałem takie naprawdę po kilka tysięcy pingu, mi się to cholernie długo instalowało. I myślałem, że to się wszystkim tak będzie instalowało. Tam niektórzy budowniczy dałem budowniczym. Jednemu budowniczemu zainstalowało się w niecałe dwie minuty, w nie drugiemu w pół godziny. To zależy od internetu. Mi się akurat teraz fajnie szybko instaluje. Więc nie wiem, dobra, to będzie się instalowało w tle. A ja was jeszcze chciałbym zaprosić, też w opisie będzie link do tego Jeżeli chcecie po prostu pomóc w rozpromowaniu tej paczki Tutaj macie coś takiego jak... Aha, bo już zalajkowałem, wiem, sam siebie lajkuję, dobra Po prostu, że lajkujecie naszą paczkę, jak to zrobić? No wystarczy zrobić konto, też nie jest trudno zrobić konto, podać mail albo nawet zalogować się przez Google I dać tego lajka i followersa, bo Naprawdę to nic was nie kosztuje, a paczka będzie po prostu wyżej i zawsze, zawsze będzie więcej osób na serwerze, no ale to już jeżeli chcecie. Ja tylko mówię, że w opisie będzie link do tego. No, nie chcę po prostu robić z tego długiego filmu. Myślę, z instalacją każdy by sobie dał radę. E, paczka już jest udostępniona. No, jak tu widać, jest e, dwa polubienia. E, ktoś mi pisze na Tesie, e, pięć instalacji. No i. E, kto mi pisze? Dobra, później zobaczę. Teraz nagrywam. E, I. I znowu mi ktoś pisze na Tesie. E, no i co? I paczka jest udostępniona od dzisiaj. Dokładnie, od tej godziny, bo przed chwilą udostępniłem tą paczkę jako publiczną, więc możecie sobie już ją pobierać. Pobierać, grać sobie na singlu, a oficjalny start serwer serwera okselon.pl na paczce Oxy będzie 23. W opisie macie wszystkie informacje, więc zapraszam do opisu, bo dużo osób po prostu nie czyta tych opisów, piszecie w komentarzu o Marlos, dlaczego nie ma tego, tego, tego. Po prostu rozwijajcie te opisy. Opis nie, nie kończy się tylko na tym, co tam jest napisane. Tam jest też coś takiego jak rozwin. Czy pokaż więcej? No i rozwijacie to, pokazujecie sobie tego więcej opis. Tego jest tam dużo napisane, bo ja dużo teraz zacząłem w opisach pisać, ale te pierwsze kilka linii to jest to o co wy się pytacie. Te na dole nie musicie tego czytać, bo tam jest na przykład kto robił miniaturkę, e, mój mail i tak dalej, i tak dalej, muzyka, jakie, pacz, jakie pluginy ma paczkę To Was może nie interesuje, ale to co Wy piszecie w komentarzu jest w pierwsze w opisie Czytajcie opisy, naprawdę. Eee, no i co, i paczka się już zainstalowała. Mm, tak, paczka chyba ma też każdego modu, nie każdego moda, ale kilka tam modów się osobno pobiera. Eee, długo się nie pobiera. Jak widzieliście, ile ten film trwa? 6 minut, a paczka mi się już prawie pobrała. O, i jest. I teraz co? Macie już tą paczkę Oxy. Możecie dać albo usunię paczkę, albo graj. Jeżeli wyjdziecie teraz z tego Minecraft'a, włączycie to jeszcze raz, eee, włączycie to jeszcze raz, już się włącza. To teraz, e, jeżeli macie to zalogu, jeżeli, e, jeżeli się nie zalogowaliście to zalogu, i, i, i jak tam nie daliście, zapamiętaj. Paczkę modów i już tutaj macie Oxy, możecie dać graj. I normalnie się włącza. Eee, dodatkowe, żeby mieć technik launchera, musicie mieć jawę 7. Sprawdźcie, czy nie macie ósemki, to jest naprawdę ważne, bo dużo osób też pisało, eee Marlos, bo mi to nie działa. Jawa 7 jest przy tym launcherze obowiązkiem. Jeżeli nie macie jawy 7, no po prostu nie włączy wam się to. No będzie wyskakiwał, że jawa nieprawidłowa albo coś. Ja w opisie postaram się znaleźć wam tą jawę 7, którą ja aktualnie mam. E, możecie też mieć dwie jawy, nie zapominajcie o tym, bo niektórzy odinstalowują ósemkę, potem im coś tam nie działa i mają pretensję, że nie działa im to. Możecie mieć dwie jawy, nie zapominajcie o tym. Możecie mieć 8 i 7. E, w opisie wy znajdziecie do siódemki też e, linka. E, aha, i tak, przy pierwszym włączeniu launchera wyskoczą wam takie tabelka, którego Minecrafta chcecie. Ja wybieram sobie tego drugiego, bo to jest zwykły Minecraft. W każdej chwili możecie to jednak zmienić, bo Ater wygląda w ten sposób. Po prostu Launcher się tylko zmienia. Tu się. nic poza tym więcej nie zmienia. No. I tylko to się zmienia z tego wszystkiego. Ja, ja jednak wolę sobie standardowego mieć. Potem wchodzicie tutaj w multiplayer, dodajecie serwer, czyli Oxy. I oksylon.pl. Aktualnie serwer jest wyłączony, bo, bo oficjalny start będzie 23, teraz jeżeli będzie włączony to z pracami technicznymi, więc nawet nie macie co próbować wchodzić. Ale co, jawa 7 to jest obowiązek Wszystkie linki macie w opisie, jeżeli macie jednak jakiś problem, ja cały czas siedzę na Teamspeaku oksylon.pl, oksylon jeżeli macie jakiś problem lub w komentarzu piszcie. Eee, na no, wszystkie komentarze sprawdzam, odpisuję. Mam nadzieję, że takim krótkim poradnikiem pomogłem tym, co czekali na Oxylona i tym, którzy niekoniecznie na Oxylona czekali, ale chcieli sobie pobrać technik launchera na no premium eee, bez kupywania premium czy tam jakichś innych kraków za darmo. Więc tak, dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. No i czekamy na Was na serwerze 23. Cześć.